Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gotika. Ja jestem Kilowski, a to oczywiście jest Gotik. No i co było ostatnio? A ostatnio, a w sumie nie wiem, chyba dołączyłem do obozu i poszedłem po kamień ogniskujący. No i teraz idę do Korkaloma, bo jestem do niego skierowany. No to panie Korkalom, odezwij się do mnie. Czego chcesz? Kurde, miły jak zawsze. Przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. Kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny. Niech to piekło pochłonie. Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Tak. To świetnie. Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę. Ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy. Ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. Na nikim nie można polegać. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak. 50 bryłek rudy chyba wystarczy. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większe ilości wydzieliny od innych? Oczywiście. Zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy. Ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników, polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornawidem, on ci pomoże. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani czego, ale śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. To chyba jest wszystko. A nie, jeszcze tutaj. Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wywary. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na twoim życiu. Tylko ze względu na rangę zadania. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. No to dobra. No teraz się szykuje... No, robótka spora, bo z tego co widzę, mam tylko... Jedno zadanie. Znaczy, no, dwa zadania. Tylko co się dzieje na bagnach, to jest takie zadanie długie, trwające chyba cały rozdział. I teraz trzeba lecieć do starej kopalni. A w starej kopalni coś ciekawego słychać? A nie wiem, no tak, tam słychać. Tam będzie ciekawa robótka. Dobra, zeskoczysz tędy, Bezi? Tędy jakoś, może boczkiem? O, dobra. Więc, no co... Zobaczymy się teraz w starym obozie, bo jeszcze tam na chwilkę sobie zahaczę. Tak sobie idę i widzę, że są tutaj jeszcze jakieś pierwojady pojedyncze. Jakieś różne potworki. No i tak, nie wiem czy tak lecieć do tego obozu i pomijać to czy nie. No wydaje mi się, że warto pokazać, że w których miejscach są jeszcze te zwierzęta odrodzone. Co by gracz, który jeszcze nie świadom gry, mógł zawsze pamiętać, że tu się znajdują. Na przykład tutaj są jaszczury. O, jest sobie jeden jaszczur. Czyli krótko mówiąc, tam gdzie są potwory, tam są potwory znowu. I tutaj też będzie chyba jedno zadanko w tymże miejscu, ale nie chcę się tam iść. To znaczy, mógłbym szysić to miejsce,
ale może poczekam, aż będę miał może lepszą broń. Chociaż nie wiem, czy są jakieś lepsze bronie na ten moment, jaki ja jestem w stanie mieć. No bo co by nie mówić, robię niezłą robotę tym moim zardzewiałym mieczem dwuręcznym. A on ma aż 60 punktów obrażeń. No to nie wiem, czy jest na tą chwilę możliwość posiadania przeze mnie lepszej broni. I w ogóle znalezienia jej. Znaczy, no mógłbym tam pobić chyba Lee, czy jakoś tak, ale no... To jeszcze chyba nie jest ten etap opowieści. A bardziej byłoby to dla mnie chyba zbyt trudne. Dobra. Tutaj robactwo zabite. O kurde, no to ładnie się to wczytało wszystko. I tu chyba powinien być jeszcze jeden krzepica może, albo jakiś... Nie, nic, nic. Chyba nic. Czyli tylko ten wilczek, co jest tutaj. Dobra. No, niezbyt mi się podoba to rozwiązanie, że... się z powrotem respią. O, a tego to dopiero ubije. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. No, świetnie. Dobra, może teraz to zajdzie jakoś. Nie mogę go ubić, zbugował się. No dobra, łuk w rękę i dawaj Bezi, wierzę w ciebie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. No i pięknie. Krzepica pokonany. Jest tu coś? Nie, to jakiś twardzień tam leży, to nie. Jaszczurka kolejna. Raz. I sierwojad. I chyba więcej tutaj już potworów nie powinno być. Znaczy jeszcze w tym lesie nam dalej pewnie jeszcze jest odpierana ich. I w jaskini Neka może... Znaczy w jaskini Neka, no w tej, którym odleżał. Pewnie są też kretoszczury, no właśnie. Tylko... Jakby ktoś mógł mi powiedzieć, jeśli ktoś, kto ma doświadczenie i dobrze to pamięta, jak to jest z kwestią odradzania się potworów. Czy one się odradzają i tak jakby nakładają się na siebie, czy za każdym razem jest ich coraz więcej? Jeśli byłoby ich coraz więcej, to w sumie nie miałoby to sensu tak jakby napinać się jakoś szczególnie na czyszczenie tego co rozdział. Dobra. Muzyczka sobie, gro. I teraz co, kupię sobie jakieś miksturki. U kogo? U Dextera może. Tak, mikstura. Za Gomeza! Wyczuj się, chłopie, nie drzuj. Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Oczywiście, dobra. I są miksturki, wyciągi i tak dalej. Jakieś słabe miecze. No to te ode mnie. A nie ma jakiejś lepszej broni? Czy chyba... Nie, dalej nie jadę nawet w dół. No dobra, receptura to mnie nie obchodzi na tą chwilę. A, jeszcze to muszę sobie wypić. Uj, mam tą esencję siły. Ale nie wiem, czy powinien ją pić. Chociaż nie, no chyba to nie jest tak jak w... Kurde. Czemu ja chciałem to jeść? To nie jest jak w Gothicu drugim, że jest, kurde, pewien sposób trudności w nabijaniu kolejnych leveli. Co ja może posprzedaję te pierdoły, które tutaj mam? No bo to i tak jest nic nie warta, tylko mi blokuje miejsce. Młotek sobie zostawię akurat. Jeszcze chyba i tak pozyskam jakiś lepszy. Dobra, te kilof. Może jeden kilof sobie zostawię. Sierpy wywalę, pałki. Te lekkie kusze może też. Jedno sobie zostawię, długie łuki. O kurde, że przepłacił już. Długi łuk zabieram, kuszę jedną zabieram, drugą też. I dopłacę już tylko mierczami, nawet jeśli będę miał górkę. Albo tymi toporkami. No, i jeszcze tym, dobra. Deal. Tu z Dexterem i teraz tu z Fiskiem. Coś potrzebuję sobie pohandlować. Za Gomeza! Za Gomeza. Pokaż mi swoje towary. Dobra, on ma dużo bryłek, to sobie wezmę. Zobaczę, czy nie ma jakiejś lepszej broni. Chociaż wątpię, żeby on miał lepszą broń. Dobra, wszystko wzięte i tutaj tylko mieczami tymi niewykończonymi. Bo jest ładnie odliczone. O, tutaj. 400. Nie ma coś więcej? Niewykończony miecz ode mnie, miecz bojowy. Nie, nie ma nic więcej ciekawego. Dobra. To z tej strony to jest chyba wszystko i teraz mogę chyba ładować się do Diego, by sobie ładować trochę więcej punktów w co? Dam sobie chyba... A skąd ja mam te 35?
A, mam ten pierścionek, no tak. To dam sobie chyba jeden punkt w siłę. Czyli jeden punkt. 5 punktów w siłę i chyba tak 20 może w zręczność. Znaczy 20, czy miał tak 20. Ten sobie założył może jakąś lepszą tą kuszę, czy może łuk. W sumie mógłbym, no łuk lepiej sobie założyć jakiś, bo mam tutaj na 20 zręczności dobry łuk, to bym sobie go nosił. A tak to by, no fajnie było mieć łuk, to chociażby się łatwiej strzelało, albo nie wiem, po prostu nie musimy z tym krótkim łukiem latać. Hej, ty! Czego znowu? Pora udowodnić, że jesteś prawdziwym przyjacielem. Marne 10 bryłek rudy i wszystko będzie w porządku. Co ty na to? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. Jestem już cieniem. Czemu on mnie, kurde, zastrasza mnie na pieniądze? Dobra, Diego, ono tu. Za Gomeza! Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. No dobra, czyli tak. W zręczność raz. Dwa. Teraz w siłę raz. I w sumie dwa. Żeby poszło do 20 punktów. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Umiesz teraz sprawniej posługiwać się łukiem i kuszą. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Trzymaj się. Jest już mniej więcej trochę lepiej. I teraz mogę sobie założyć chyba ten lepszy łuk. Kuszę to... chociaż kuszę? Nie, no mam dużo strzał, to więc wolę długi łuk. No i teraz gicior. A Torus mnie chyba dalej czego nie nauczy. A tamte skaty to chyba tylko walki mieczem, znaczy no, walkę mieczem jednoręcznym, no to na więcej mi się on nie przyda. To co teraz? Teraz chyba czas iść, no już do starej kopalni. A zanim to, to sobie wydoję ten oto... tą oto potkę. Dobra, maksymalna mana poszła plus 5. I mogę sobie teraz lecieć do starej kopalni. I zgaduję, że pewnie po drodze będę bił jakieś potwory w lesie, no ale tego już nie będę nagrywał, no bo no... czyszczenia lasu już był kawałek materiału. Powiedzmy, że w tych samych miejscach, co były, tam znowu też i będą. Więc widzimy się zaraz pod starą kopalnią. No to jestem już pod kopalnią i sobie tutaj zagadam. Nie, czyli nie mają nic ciekawego do powiedzenia. Zaczęło się ładować teraz do środka. A w środku szybko się przetransportuję na dół. A nie, jednak nie. Wpierw muszę odwiedzić jeszcze tą chatę tego... nie pamiętam jak on się nazywał. Tam gdzie stał i pilnował, bo mam już klucz. Dobra, tutaj pewnie mi nic nie powiedzą ciekawego, nowego. Więc, o kurde, może nie tak. Teraz. Dobra. Dalej w dół. Dalej w dół. To myk. Dobra. A ten Ulbert to raz, dwa, trzy. Co by nie było świadków. Otwieramy skrzynkę pierwszą. Jabłka, piwko, dużo rudy. Fajnie. I co my tu mamy? Kulę ognia. Spoko. I kolejna skrzynka. A w niej... a, tylko jakieś zwoje. Dobra. Więc to jest pozyskane. Tak jakby skarb zdobyty, można iść dalej na dół. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Oczywiście, tradycyjnie nie pożyję zbyt długo. I co, mogę tu sobie pohandlować? Za Gomeza! Chyba mogę. Może masz coś, co chciałbyś sprzedać? Jasne. Dobra. A nie, nie ma nic ciekawego do sprzedania, no to cóż. Jednak mu się nie... znaczy handel mu się nie odnowił. A ty i Jan coś... Za Gomeza! Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty. W którymś z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz? Dobra. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów.
wiadomo o co chodzi, trzeba znaleźć jakiś itemek, który gdzieś leży. Gdzieś tutaj w okolicy. Ludzie zawsze gadają. Gornabar. Piekielnik. To się piekielnik. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Zapiszę sobie i pogodonka. Co możesz mi powiedzieć o pełzaczach? Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Wiele to on mi nie powiedział. Ale zgaduję, że pewnie gdzieś tutaj te koło zębate mogę znaleźć. Chyba, no chyba, że źle myślę. Dobra. Raz, dwa. Zębacze, znaczy tu, pełzacze są jak jaszczurki. Ale trochę więcej biją, znaczy jak jaszczurki. Mam je na dwa hity, więc jakieś szczególnie ciężkie to one nie są. I mogę z nich wydzielinę wyciągać. Nie wiem, to mi się przyda w ogóle. Czy mogę, nie wiem, Korkalomowi zawsze ją podrzucić i on powie dzięki mordo za dużo wydzieliny. Dobra, tutaj nie ma już nic. Nie ma tu w tych jakichś bocznych szybach jakichś zabaw. O Boże, ale w tych ciemnościach będzie dopiero piękny widok. No, nie fajnie, nie fajnie. Dobra, ładujemy się tam dalej. Tylko wpierw może coś zjem. O, już widzę tam jednego pełzacza. I co będę ładował? A chleb chyba w siebie ładuje. Chleb ma zbyt długą animację. No to nie. Szynka? Nie. Ryż? Też nie. Potrawka... A nie, zupa z pełzacza. To chyba mięso je się najszybciej. No. Dobra. Albo te... rośliny niektóre. Dobra, można iść dalej. Tutaj jest jeden pełzacz, chociaż on jest na takim niebezpiecznym miejscu. I chyba mnie tam nie powinno być. No. O, tu jest pierścień. Fajnie. Dobra, ja tu zaraz sobie wczytam, ale czekaj mnie co tutaj jest, więc... Okej. Okay. Skróciłem sobie troszeczkę drogę. I nie wiem, to jest tutaj te... koło zębatem? Tylko coś jak się zbugowały. Łomotacz. Napój. Napój. Krucze ziele. Wydzielinka. Dobra, wydzielinkę to ja nie zbieram tutaj, bo mi się nie chce. A w sumie, a może nie wczytam. Trochę sobie skróciłem drogę. Na dół. Bo są takie zwykłe, no, boczne korytarze, których w zasadzie nie ma nic. Raz i dwa. Całkiem mocno biją. Nie ukrywam. Więcej kluczych ziel. Szkoda, żebym wszedł w jakieś kompletne dziury. A, to jest już na samym dole tutaj, dobra. Mocno sobie skróciłem drogę. No. O, ork. Ork niewolnik. Proszę Państwa, tak wygląda ork. Zbugowany ork w teksturach. No to jest Gorna Bit, ale ja później do niego wrócę, a ja chciałbym może jakoś pójść do tego miejsca, z którego wracam, a bardziej może nie do miejsca, z którego wracam. Bo... Znaczy zaraz jakoś odnajdę, ale no zgubiłem się. Zapomniałem jak się wraca, no i teraz kurde... Będę się gubił. Może do góry pójdę teraz. Bo trzeba koło zębate zdobyć, a koło zębate gdzieś tu było. Skróciłem sobie dróżkę obicie pełzaczy. Teraz będę, kurde, się gubił. Ale już pełzacze ubite, to szkoda wczytywać. Dobra, drabinką do góry. Coś tu ciekawego. Oj, nie kop tej rudy. Pierścień kolejny. Nic ciekawego, dobra. Skok. I kręcimy. Znaczy no, bijemy. No, widoczność jest tu słaba, strasznie. Dobra. Strażnik, oni patrzą w tą stronę, to stąd rozumiem, że nie da się wejść. A tutaj jest podest do góry, więc powinienem iść od góry. A tam dalej pewnie jest ta głębsza część kopalni. No to dobra, ładuję się do góry. Gorzej będzie, jak nie będzie dało się tam nigdzie indziej dojść. To znaczy, że skaszaniem już po całości. Tutaj... A, tutaj? Nie, tutaj są ci strażnicy, tak? Ci świątynni? Tak, tam są ci strażnicy świątynni. No to dobra, czyli skoro
tutaj są stolice świątyni, a tutaj jest ten szyb, to okej, okay, czyli koło zębaty powinno być gdzieś tutaj. Kurcze ziele. Kolejne kurcze ziele. Oj, weź je podnieś. Dobra, więcej już nie biorę, bo więcej czasu na tym tracę. No i to jest do... O, no właśnie, widać. Czy warto iść do góry? A nie wiem, ale zobaczę. No i dobra, ładujemy się, ładujemy. Na dół na razie nie schodzę. I czas tutaj sobie trochę poeksplorować. Tutaj pełzaczy... O cholera. No, na szczęście, że miałem ten skok dobry. Bo mi się wziął i zabił. Dobra, to jeszcze raz. Idę tędy i może już nie skaczę. Bo tu trzeba tak bokiem przejść. No, tutaj jest jeden napój. I broń? A nie, to jest kill off. Umarł z wycieńczenia. Dobra, drabinką lecimy. I coś tu ciekawego jest? Parkour. No to dobra. Siup. I siup. Ale tu nie ma nic. No to dobra, jednak nie było warto tu w ogóle iść. No to lecimy na sam dół. No i pierwszy pełzacz. Raz. Dwa. Drugi. Raz. Dwa. I trzeci. Raz. Dwa. No i wszystkie ubite. Chyba nie wszystkie, coś tam jeszcze słyszę. Dobra, tu mamy koło zębate. I... No i dobrze, że jest koło zębate. Zapiszę sobie, bo trochę już zrobiłem. I mogę iść do przodu. Jeśli coś tu w ogóle jest. Ale jest taka ścieżeczka, to coś powinno być. No chyba, że nic tu nie ma. Na co wygląda? No, nic tu nie ma. No dobra, czyli koło zębate zdobyte, pełzacze ubite. Można teraz już tylko wracać do góry. I chyba dać Janowi te koło zębate. Bo tam w sumie nikomu innemu nie ma co to dawać. Znaczy, chyba Janowi, no skoro Jan mi to zlecał, to muszę Janowi to oddać. Ta drabina chyba powinna być w miarę bezpieczna. Chyba. O! Niezbyt. Dobra, może ta drabina. O, dobra, udało się. Tu nic więcej nie ma? Nie, nie ma. No dobra, to lecimy teraz do góry. Chyba do góry. Tak, do góry. Do Jana. No a to już ta ścieżka nie jest jakoś szczególnie ciekawa. Dobra, jestem już z powrotem u Jana. I przekażę mu wiadomość o kole zębate. Za Gomeza! Za Gomeza. Mam koło zębate. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Nadal szukam gniazda pełzaczy. Mówiłem ci już, idź do Azgana. To dowódca strażników. Znajdziesz go gdzieś na najniższym poziomie. Dobra. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Tu już wiadomo, co robić należy. Otóż trzeba się wpierw spierdzielić na dół. W ten oto wykwintny sposób. Oj, chyba... O, działa, dobra. I jestem sobie już na dole. Tutaj jest bodajże, jak on się nazywał, wąż? Wąż, właśnie. Dawaj mi swoje bryłki ruchu. Za Gomeza! Za Gomeza. Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. Podobno przetapiasz tutaj część wydobytej rudy. Kiedyś przetapialiśmy tutaj cały urobek. Ale Gomezowi i magom nie bardzo się to podobało. Siedzieli tu tygodniami, badając rudę i wszystko dookoła. Wężyli wszędzie i wtykali swoje szlachetne nohale w rzeczy, o których nie mieli pojęcia. W końcu poprzestaliśmy na przetapianiu części urobku. Magowie więcej się tu nie pojawili. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. No. No, rudy ma dosyć sporo, jak widać. Więc wezmę całą. I jest to chyba równowartość... 750 to będzie... 15 mieczy niewykończonych. Chyba jeszcze tyle mam, ale nie jestem pewien, bo w sumie... Przecież...
to wygląda ta produkcja tych moich mieczy, jakby miał ich nieskończoność. A przecież tak nie jest. O właśnie, już mi się kończą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. I teraz co? No teraz ładuję siekacze? Nie. Coś innego trzeba wrzucić. Już on był w piwnicy. O, wyciągnąłem nimi. Może jeszcze tak kontrolnie siekacz. No, taka wymiana jest spoko. I teraz mogę iść dalej do Gornawida. Właśnie, z nim miałem pogadać. Szukam gniazda pełzaczy. W pobliżu głównego szybu znajduje się wiele jaskiń, ale nie udało się nam jeszcze odnaleźć gniazda. Niech nadejdzie przebudzenie śniącego. Nie, to mnie powiedział. A tutaj to ja już byłem? Chyba już byłem. Tak, musiałem tu być. Powinienem iść w tamtą stronę. I tam będzie ten wejście do innych szybów, jeszcze innych. Dobra. Kolejny ork niewolnik. Strażnicy, zwykli strażnicy. No tutaj nie ma już nic ciekawego z tego co widzę. No tak, nie ma nic. Dobra, tutaj gdzieś powinien być ten Asgard, czy jakoś tak. O, tu. Zapiszę sobie na szybko. Albo się wpierw wyleczę. Esencją uzdrawiającą, tyle mi chyba starczy. No i Asgard, otwieraj bramę. W sumie jeszcze nie otwieraj. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Liana. Bez tego nie ma o czym mówić. Hej, Asgard, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Asgard, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Dobra. No to lecimy teraz po strażników. Jak widać, znaczy jak było widać, jest ich tutaj całkiem sporo, więc to problem nie będzie. I zgaduję, znaczy z tego co pamiętam, powinienem chyba łapać tych, co mają imiona. Bo tych bezimiennych to chyba nie da się ogarnąć. Chyba. No chyba, że coś źle pamiętam. Dobra, strażnik świątyny, mogę cię ogarnąć? Co słychać? Co słychać? Słuchaj, mógłbyś przestać zawracać nam głowę? Obibok. Dobra, Gornawid, ty chyba jesteś chętny na walkę. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający. Wtedy ci pomogę. Proszę, może to ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole u Asgarda. Będę czekał. Pierwszy załatwiony. Teraz Gorna Kosz. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. Przepuść mnie! Gorna Kosz załatwiony. Tego strażnika wziąć nie mogę i mogę wziąć jeszcze dla dodatkowego expa kolejnego, który zgaduje, że będzie tym, który jest tam przy tym szybie, którym leciałem potem na dół. Czyli tutaj w prawo. Tutaj zaraz powinien być. No, tutaj. No, wiadomo, o którego chodzi. Jak on się nazywa? Gornabar. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Możemy na ciebie liczyć, kiedy już odblokujemy prowadzące do niego przejście? Gniazdo pełzaczy! Nareszcie! Mój miecz jest na twoje usługi! No przepuść mnie! I widzimy się teraz pod bramą, bo zanim on dojdzie tam do tego miejsca, to chwila jeszcze minie. No. Stoję sobie i czekam,
to wypróbuję kilka rzeczy, które skąd skojarzę. No to tak, wpierw zagram na lutni. Gdzie moja lutnia? Dobra, dostałem 10 expa. Teraz mogę pograć? To nie mogę pograć na lutni. No. Dobra, może nie tak. Puść to. Dobra. Generalnie na lutni można zagrać dla 10 expa. To pierwsza sprawa. Teraz sobie w czasie tego czekania zajaram mrok północy. O dobra, już jeden tutaj ten strażnik idzie. 10 expa pozyskane. Mogę fajkę sobie walnąć? Fajki nie mogę. Mogę kamforę wypić czy coś. Walnę sobie jeszcze zielonego nowicjusza. Tak na rozluźnienie przed walką. I jeszcze co? I chyba jeszcze mrok północy? A nie, ze w nocy, kurde. Mana 2, ja mogę tego więcej wyjarać? Zobaczmy. Ale chyba wątpię, żeby to działało, żeby to się stakowało na tyle. Tak, to chyba to są pojedyncze tylko efekty. Dobra. To walnę sobie jeszcze zielonego nowicjusza. Jednego. No, raczej już nie działa. Dobra, czyli to co mogłem pozyskać expowo, to już pozyskałem. Więcej chyba nie mam co już tutaj brać. No, o mam 3 stale jeszcze. 3 miecze do zrobienia jeszcze. Dobra. Dobra, to sobie zapisuję, jak już przyszedł. Ten oto pan. No i teraz do Asgana. Za Gomeza. Przygotowania skończone. Można już otworzyć drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. Przepuść mnie. Znaczy, ja mam to otworzyć. Dobra, oto kołowrót. I kręcimy. W. Wej. O kurde, nic nie widzę prawie. Kurde, ekstra trafię tylko. O, coś chyba ubiłem. Dobra, pozwólcie, że się wycofam. Albo nie, w ogóle, żeby to wyglądało lepiej, bo wyglądało to beznadziejnie. Skastuję sobie szybko światło. Pod czwórką. I miał światełko. O. Wydaje mi się, że to i tak będzie działało lepiej niż, niż w ogóle miałbym tego nie mieć, bo to lubi się. Schowaj tę broń! Masz szczęście. Przepuść! Fajne mecze mają, może im zabiorę. Dobra. Światełko skasowane. Ten dialog już słyszeliśmy. Przepuść mnie! I otwieramy bramę. Ponownie. Dobra. Schowaj. No jest trochę lepiej. Raz. Dwa. Raz. Raz. Tamten, kurde, kusznik strzela. Trochę mnie to denerwuje. Uj, światełko spadło. Czyje to światełko było? Ktoś mi coś powie? Ciekawego tutaj jeszcze? Za Gomeza. Chyba nie. Dobra. To teraz mogę się cofnąć. Znaczy, iść do przodu. Jakie cofać się? Jak pamiętam, jak byłem młody, jak grałem w Gothica, to nienawidziłem tego etapu. Było ciemno, bałem się tej lokacji. No bo no, brzydka jest, no za dużo gadać. To jakieś kurde wielkie żyły są, nawet nie wiadomo co to jest. To jakiś, nie wiem, jeden wielki organizm, czy to są jakieś ich tunele wyrobione. A jeśli tunele wyrobione, to z czego one są w ogóle wyrobione? No bo to wygląda jak jakieś wielkie żyły. Są tak wielkie, że można do nich wejść, co zaraz zrobię. Tak ku pokazaniu, że się da tam wejść. Dobra, więcej smażonego mięska jeszcze. O kurde. Raz i dwa. O, proszę zobaczyć. Takie wielkie jest. Jak to paskudnie wygląda po prostu. No, no bądź sobie jakimś tam młodym człowieczkiem, który ma 8 lat, jeszcze się zbaguje tutaj w teksturach. Ech, zaraz wracam. Znaczy w sumie nie zaraz wracam, co ja gadam. Marvina sobie już włączyłem i teraz tylko się przeskipować. Dobra. Oj, chyba się zabiję przez przypadek. Dobra, wyłączam szybko Marvina. I można kontynuować. I sobie zapisać też w sumie. Nie wiem, czy ja sobie przypadkiem nie zregenerowałem trochę życia przez przypadek. No, przykro mi. Takie są rzeczy w Gothiku. No i kolejna żyła taka wielka, ale ona donikąd chyba nie prowadzi. O, to trochę tak prowadzi nawet. Nie wiem, do was znowu się zbuguje i znowu trzeba będzie się
przecheatować przez ściany. Dobra, to tutaj już przeszedłem. No, po prostu wygląda to paskudnie bardzo, jak się tak popatrzy. Tam jeszcze wyżej coś jest. Nie wiem, co tam jest, ale pozwólcie, że w sumie skorzystam z tego, że już się tak bawię i zeksploruję to miejsce troszeczkę. Czy jest to coś ciekawego w ogóle? Skądś to wychodzi? Czy tak sobie wymyślili, że tak sobie będzie tu? A nie, to tak po prostu. No, jakieś światełko zaświeci, myślę, że coś fajnego tu jest. Dobra, to sobie już czytam. Tryb cheatowania wyłączam i lecimy dalej. Widzę kolejne pełzacze. Oj, włączyło mi się światełko. O! Raz, dwa. Dobra, może będzie to jeszcze jakkolwiek jeszcze widać. Ten etap. Dobra. I szybko sobie włączam kolejne światło. No, trzeba będzie trochę zwojów światła sobie kupić. Bo już na pewnym etapie opowieści, czy można tak to nazwać, się bardzo przyda więcej światła. No bo no co, no bo ciemne są te lokacje, nie ukrywam. Tutaj już mniejsza żyła, chociaż wciąż można do niej wejść. I dalej. Tutaj chyba już za niedługo powinno być miejsce, które nas najbardziej interesuje. O, chyba tutaj właśnie. No. Nieładnie to wszystko wygląda, znaczy nieładnie. No i fajno. Leżą sobie i mogę się ładować tam dalej. Tutaj widać już kamienie się robią takie czymś pokryte jakby pajęczynką. Oj, kurde. Raz, dwa. Po kolei. Raz, dwa. Widać już? Już widać spasioną. Jakbym był pełzaczem, to ona byłaby moją królową. Ale nie jestem pełzaczem. Dobra, szybko się wyleczę. Tylko czym by tu się wyleczyć? A gorzkim chlebem. I zagryzę orkowym zielem. Dobra. Zapisuję. I ładuję się na bitkę. Tylko wbrew pozorom królowa pełzaczy. I wbrew pozorom. Nie wiem, jakie są pozory. Po prostu ten pseudo-boss jest skrajnie prosty. Dobra, mamy tutaj jaja pełzaczy. To sobie wezmę wszystkie. No. Tak w sumie nawet nie stawiało oporu, nie chciało bić czy coś. Nie wiem, czy to powinno bić, czy po prostu... To po prostu nie wiem. Tak to wygląda. Jest grube, spasione. No i tyle. No to ten kwestik ukończony, znaczy ukończony. No ukończony w sumie jest kwestik. I teraz mogę wychodzić stąd. Nie wiem, co mam zrobić. Chyba do Korkaloma, czy komuś powiedzieć, że już... A, dobra. Myślałem, że chociaż mi wpisuje wpis jakiś w dzienniku, czy coś. A tu nic. Dobra. Już nie robię cięcia, teraz sobie wyjdę tędy tą dróżką. Jakoś szczególnie daleko nie jest, chyba. No nie jest jakoś szczególnie daleko. Chyba wolę kontrolem, znaczy altem skakać, bo od myszki to chyba słychać. Czy ja poszedłem dobrze w ogóle? Chyba tak, dobrze poszedłem. Tak mi się wydaje. Tak, to jest przewężenie, tu jest ciemno i tutaj jest dalej? Zgubiłem się, czy jak? No nie, chyba się zgubiłem teraz. Dobra, jak się oddaję, to jednak wracam. A jednak szybko się odnalazłem. No i mogę sobie teraz wyjść. Siup. Komuś coś powiedzieć? Znalazłem gniazdo królowej. Dziękuję ci w imieniu całego bractwa. Oby śniący nigdy nie odwrócił od ciebie swego przychylnego spojrzenia. Niech nadejdzie przebudzenie śniącego. Przepuść mnie! Tylko tyle? Ty mi coś powiesz? Znalazłem gniazdo pełzaczy. Wspaniale! Wróć do obozu i wypełnij rozkaz do końca. Korkalom na pewno się niecierpliwi. Niech śniący zbudzi się ku naszemu zbawieniu. Przepuść mnie! Dobra, i teraz Gornabar. Znalazłem gniazdo królowej. Wykazałeś się odwagą i hartem ducha. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Dobra, ostatni. Niech śniący zawsze będzie z tobą.
to jakby sobie stąd poszli, to bym ich ubił, bo mają fajne miecze. Lepsze od moich. Przepuść mnie! Kurde, będę na nim krzyczeć. Asgard. Za Gomeza! Tobie też mogę się pochwalić? O! Pełzacze nie będą wam już zagrażały. To wspaniała wiadomość. Wyślę gońca do Torusa z dobrymi nowinami. Dobra, a teraz czas się pobawić. Schowaj. Jednak nie ma co się bawić. Zbyt dużo strażników świątynnych naraz. No dobra, czyli to już załatwiłem. I mogę sobie iść do pewnego strażnika, który jest sobie u góry. Bo wezmę od niego broń. Bo chcę broń. A broń jest dobra, bo można się nią bronić. Pytanie, czy od tego? No chyba od tego. Więc dobra, zapiszę sobie przed nim, bo walka z nim wbrew pozorom nie będzie jakoś szczególnie łatwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Kurde, mocny jest. Niezła walka, ale ciut za krótka. Ale ja jestem mocniejszy. To mi o cholera. A, rozruba! Może mnie przestaną bić. Haha, spadaj! No spadam. Już? Uspokoili się? Kurde, zostaw żebie człowieku. Nie chcę się z tobą bić, nie z taką ilością życia. No chyba, żebym tak odskoczył i się zregenerował. Kurde, goni mnie dalej, dobra. Super instynkt. O, jest jak Kirgo. Kurde, jednak nie jest jak Kirgo. Ale dobra, to jest możliwe do zrobienia. Dla broni warto zaryzykować. Pff, co ja robię? Po co mam się z nim męczyć, jak mogę przecież pójść do góry i tam mam odizolowanego jednego przecież strażnika. Jego pobiję. Więc tak, tego sobie zostawiam. I lecę tu. Raz. Drugi skok. Trzeci skok. Dobra. I tu jest tylko kopacz. Jego broń jest taka sama? Ma trochę inną tą broń. To jednak warto by popróbować mnie. Na różnych. Kurde, facet no. Ma do... Teraz taktyka na bicie tylko do przodu. Schowaj broń. Raz. 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 Niezła oj, walka, dostał podwójnie. To jest to. Miecz nadzorcy. Jaki to jest miecz? 71. I bierzemy go. Mam równo wystarczająco siły. Ale to, co się tu stało, jest dla mnie niewystarczające. Idę jednak zapolować na tamtego strażnika na dole. Dobra, próbujemy teraz. Niezła walka. Dziękuję. Niezła walka. A to jest lekki miecz dwuręczny, który jest, z tego co widzę, chyba o jeden punkcik gorszy. Tak, ja mam tutaj 71. On jest 70. No to dobra. Ale tam jeszcze widziałem jednego ziomeczka, który miał lepszy miecz. I on był przy tej bramie. I nawet jeśli miałbym zginąć, to dowiem się, jak dobry jest tamten miecz. Spędziłem wiele prób na próbowaniu, jak osiągnąć ten sposób na zdobycie miecza. I mam w końcu plan. I zakłada on użycie mojego łuku. Więc na początku muszę pozbyć się osób, które będą mi przeszkadzać. Pozbyć się w sposób najbardziej adekwatny. Facet ma dość! A mamy tutaj... A chodzi mi o dosłowne pozbycie się. Teraz ściągam uwagę któregoś z strażników świątynnych. Jednak nie. Wpierw czekam, aż mi strażnik wstanie. O, mogę... Nie mogę celować tam. Dobra, niech strażnik sobie wstanie jeszcze. Nawet i dostaję nie teraz zdążysz tego pożałować. Level upa. Gnido. Teraz. Po dostaniu level upa, mam level upa. I nikt nie powinien mi się o to przywalić, że wziąłem i go zabiłem. Teraz muszę jakoś złapać fokus na któregoś z tych ludzi. Więc może strzelę do... Bójka! Do kopacza. Chcesz mnie zaatakować? Strzeliłem do kopacza i teraz powinni... Schować to sam, czy mam ci pomóc? Ci strażnicy iść do mnie. Chyba. Strzelę jeszcze raz. Bójka! Schowaj broń.
O, i idzie. Schowaj tę broń! Idzie on, właśnie idzie on, kogo chciałem, żeby tu szedł. Schowaj broń. Schowaj tę broń! Teraz próbujemy go ubić. Raz. 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 No i super, udało się. Gornabar pokonany. Teraz sobie szybko zapiszę. W czasie tego aktu, mam jakiś znak bractwa. Zapiszę sobie na jakimś innym, może save'ie. I spróbuję się bronić teraz przed nimi. No bo będą chcieli mnie ubić, to nie dziwota, tylko może trochę odejdę na bok. O kurde. Dobra, to było trochę niebezpieczne. Czy źle się ustawiłem, w ogóle źle poszedłem do tego taktycznie. Albo zrobię to lepiej. On tu idzie? A teraz to w ogóle nawet nie idzie. Jak wielko strzelę, to go pewnie zabiję. No. Dobra. Strzelę mu w plecy. Albo nie. Ewakuacja. O, udało się. Super. Chyba się udało. Nikt mnie nie goni? Nikt. Dobra, i miecz pozyskany to ostrze najemnika, które jest o 2 punkciki lepsze od mojego obecnego miecza dwuręcznego. Tylko potrzebuję do niego jeszcze jeden punkt siły. Ale sobie pójdę do Diego i sobie kupię. Więc teraz mogę opuścić tą kopalnię i udać się, znaczy wpierw udam się do Jana i mu powiem, że pełzaczy już nie ma. A potem to już nie wiem. Więc widzimy się u Jana, jeśli coś tam będzie w ogóle do powiedzenia. Jest Jan ponownie. Zagomeza! Zagomeza. Znalazłem gniazdo. No to nareszcie będziemy tu mieli chwilę spokoju. Bez obrazy. Dobra robota, chłopcze. Masz, weź tę skrzynkę piwa. Zasłużyłeś. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Dobra. To można teraz co robić, ale lecieć sobie do przodu. Prawdopodobnie do tej kopalni już nigdy nie wrócę. Więc trochę się tu expa zmarnuje, nie zabijając tychże strażników, którzy tutaj sobie stoją. Ale no nie będę aż tak chciwy na expa, bo pod koniec gry to ma się go końcu za dużo, a ja aż tak bardzo strasznym człowiekiem nie będę. Chociaż właśnie zabiłem jednego strażnika, żeby mieć pieniądze, znaczy tfu, możliwość pozyskania lepszej broni, więc trochę jestem złym człowiekiem, ale nie aż tak bardzo. Dobra, no to teraz chyba widzimy się gdzie, a chyba przed wyjściem z kopalni. Hej, nieźle sobie poradziłeś z tymi pełzaczami. Zasłużyłeś sobie na przyjęcie w poczet strażników. Idź do starego obozu i porozmawiaj z Torusem. Do zobaczenia. Patrząc na ilość strażników tej kolonii, to ja nie wiem ile heroicznych czynów musiało tutaj się wydarzyć. Ale z tej kopalni to chyba wyjdę już w kolejnym odcinku, bo ten już jest wystarczająco długi. Więc bardzo dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i cześć!